Zadanie. Oceń poprawność podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Liczba podana jest liczbą naturalną. Prawda czy fałsz? Przepiszmy pierwiastek sześcienny z 8 minus 3 równa się. Wiemy, że pierwiastek sześcienny z 8 to jest 2, bo 2 do trzeciej równa się 8. Więc od dwójki odejmiemy trójeczkę i otrzymujemy minus 1. Teraz przypomnijmy, jak wyglądają liczby naturalne. Liczby naturalne zaczynają się od 0, 1, 2, 3 i tak dalej. Biegną w podanym porządku w nieskończoność. I widzimy, że podana liczba tutaj się nie znajduje, więc zaznaczamy fałsz. Teraz przepiszmy drugą liczbę, pierwiastek sześcienny z 64 minus pierwiastek z 25. Pierwiastek sześcienny z 64 to jest 4, bo 4 do trzeciej to jest 4 razy 4 razy 4 równa się 64. Więc ta czwórka jest wynikiem tego pierwiastkowania, a pierwiastek z 25 to 5. Myślę, że rozumiesz, bo 5 do kwadratu daje nam 25. Po wykonaniu odejmowania otrzymujemy ponownie minus 1. I czy jest to liczba ujemna? Tak, to jest liczba ujemna.